Siemane maleczko, ja jestem Manojka, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry GTA Online. No i słuchajcie kochani, po ponad miesięcznej przerwie wracamy do GTA. Pewnie już zdążyliście obejrzeć GTA u innych chłopaczków, do których oczywiście kanały w opisie, bo dzisiaj zagramy z Matim, Furmankiem i Flotarkiem, czyli w naszej stałej ekipie. Pod moim ostatnim odcinkiem z GTA takie oto wyniki zostawiliście, ponad 4,5 tysiąca łapek, naprawdę kozaki. Jeżeli tutaj zostawiliście 3 tysiące łapek, to postaram się, żeby częściej GTA było. Dzisiaj nagraliśmy sporo odcinków, bo wróciliśmy do tego, że nagrywamy wszyscy tak jakby swoją perspektywę, co kiedyś się sprawdzało i w sumie wam też to się spodoba, dlatego że GTA znowu będzie pojawiało się częściej. Więc wydajcie czadu, wbijcie te 3000 łapek, a my dzisiaj zabieramy się za mega dobrą zabawę. Mam nadzieję, że chociaż na ustach jednego z was pojawi się uśmiech. Piszcie w komentarzu, jak wam się podobało i czy chcecie więcej GTA. Zaczynajmy. Stunt O'Neill. A kiedyś był taki Shaq O'Neill, chyba się nazywał, taki koszykarz, nie? Nie, nie. On był ten, piłkarz. Robił za golfistą. Golfistą. Ej, w ogóle to auto nowe jest, dodali w tym update'cie dzisiaj. Tak. Ale wygląda na to takie Hitler wolne. Nim jeździł, bo to jest Ubermach O'Neill. No to. Nie da się tam tutaj zdobyć? Ale co? Jest sławny w polskich kręgach. Nie można mieć nazwisko Hitler, jak ktoś ma nazwisko Hitler, to od razu koniec życia, rozumiem, tak? I musi... Tak, tak. A myślisz, że dużo Hitlerów zostało, ostatni się zabił? Podobno. Na pewno jest kilku. Nie, on mieszka w przecież Argentynie Hitler żyje. Przecież. On w Argentynie hoduje alpaki! Alpako ci napluł do mordy chyba. A tobie Tupac Shakur. No on został postrzelony i teraz hologramuje koncerty. Masakra. Ja. Wybuchłem. Okay. Co to jest to na środku? Nie co wiem, to było to na środku? A ty przez to przejechaliście czy nie? Tak, ja przejechałem. I żyjesz? Się? Żyję, no. Ja omijałem szerokim łukiem. A, bo wy tu tak jesteście p***ki, co się boją. Jesteś popędzacz, tak, to jest popędzacz. To jest duża błyskawica, dokładnie. Ja jestem na gajach. Duża błyskawica. Wielka błyskawica. Duża błyskawica. Ogromny naganiacz. A. Nie, po prostu to jest takie... O, błyskawica naganiacz, faktycznie. Faktycznie, ja myślę, że ona nagania? Jok, cię przyspieszyła! Nagoniła, czyli wtedy też nie powinniśmy to wziąć. Tak, ale a to was wtedy nie przyspieszało? No, weź ja się naganiacza! Omijałem to! Ale to chyba, wiesz, nie trzeba aż tak w tym wjechać, żeby to było działało. Nie wiem, jak to nie było i nie działa, to wtedy nie działa, nie było. Ale jak było i nie działa, to działa i było. Na w dupę mać. Co tu się, to jakiś automatik było? To niby taki automatik, ale to chyba nie na to auto jest automatik. Tak, ale ja w sumie jestem pierwszy i jednak był automatik. No i tak, ale chyba coś się z Flotarem stało. Halo, Flotar, odpowiedz. No co? O, widzisz, że żyje. Jezus, jak ja nie wierzę, że mam taką formę po powrocie. Jaką formę, gościu? No gościu, wygrałem się wszystkie wyścigi. Najwyżej foremkę chyba, żeby ciasto sobie zrobić. Bo na pewno, kurde... O, jak się wkleiłem! Na pewno nie formę tą. To on tam szepcze, k***a! Co się w formie umysłowej? Ale to chyba nie o nim. Twój mikrofon mówione. Chyba nie jest w formie, wiesz? No, widać, no. Czego innego margines się spodziewać? Społeczny. Patologia. Kurde, akurat ja tak mam takie rzeczy bez. Tak, kiedy stream na szołapie? Chyba na szołapie zaczniesz, gościu, GTA streamować. Kiedy jakieś r... mogę obejrzeć? Bum, bum. No nie wiem, zależy, kiedy do twojej starej podjadę, wiesz? No Matik chyba się nie spodziewał. Nie, szczerze mówiąc, to spodziewałem się tego, aczkolwiek. Byłem spodziewany. O, ktoś. A ty nie byłeś właśnie. Co ja będę rozmawiał z takimi ludźmi? O, najpierw to, że patologia, a jak tu patologia pociśnie, to nagle... No nie, nie, no ja jestem za wysoki na takie progi. Tak, bo jesteś wysoki patologią. Na jakiekolwiek progi? Intelektualista. Co, Manu, ty chyba nie powinieneś się odzywać. No, a ty to tam, wiesz, to... Chciałem to powiedzieć, Flotar, ale wiedziałem, że ty weźmiesz pałeczkę. No, ale czemu? Przecież ja ją pocisłem. No, pocisnąłem. To czemu się stracie? Ale twój pocisk był inwalidą. A ty jesteś. Jak zawsze, umysłowym. Jest 10% szansy, że się w... dolisz taką małą szczelinę. Tak, ta, ja też tam uderzyłem się. No bo ja mam z matematyki dobre oceny, nie tak jak ty. To no, umiem. Miał 70% z matury z matematyki. Kwadrat różnicy kosinusów. No, że ty nie zostajesz wygrywanie. Mnożenia gostek to nie znaczy, że ja widzimy nie się znowu za dwa miesiące, bo się zdradziłem wygrywaniem w tej grze. Elo. 1 plus 3 is 4, minus 1 is 3 quick math. Hejka, hejka, hejka. Ej, oszukali nas, miały być motory.
Chęceś wielkomy. A gdzie było napisane, że motocykle? No bo wybieraliśmy na początku motocykle. No aha, to były motocykle. Nie, no to tak. Ty jesteś głupek. Ej, nie, to właśnie to jest motocykl, ale nie motor, bo motor to... W pralce masz gościa chyba motor. Tak, jeździsz tirem. Ej, a wczoraj czytałem na poradni językowej, że tir jest okej, okay, można mówić. Tak? No jest okay, no bo, tak. O Jezu, spadłem na ten! Jak ja niby mam tutaj motorzyć? Ale mi już ta gra no, sam początek co? Już co? No już będzie broniando. Ej, chłopaki chyba... Tak, trzeba po tej windzie pojechać. O nie, proszę, robisz? Nie. Cześć chłopaki, w ogóle tęskniłem. Ja też nie, proszę, nie! Plotter, jedziesz pierwszy? Tak, ja ty to zrobiłeś, nie mogłeś poczekać. Nie mogłeś poczekać na windach? Wina jest dla Sławy. Jaki debil! Miałem duszka, no. Nie wiedziałem. Poczekajmy, Plotter, na spokojnie. Dalej, kogo? Ej, no Furman jest upośledzony, on tylko skacze, żeby niszczyć. No, a jak się wyłącza radio na zawsze? Nie wiem, w opcjach chyba. O, X-em? Nie, bo... Ej, tu się zjeżdża po takich skałeczkach! Ej, dobra, ja już rozumiem, dlaczego ta mapa... Było napisane, że ona będzie trwała 15 minut, a ona też ma chyba 2 kilometry. To. Tak? No. O kur... No, ale ładnie było. Ej, ale fajna jest mapka. Tylko nie musisz odpocząć... Co? Nie da się jakoś tego oszukać? Ej, ja od początku się zaczyna? Ta, ja już mam checkpointy wszystkie. No! Kościu, ja to jestem smutny, bo byłem na początku, ale mnie zrzucił Furman i od tego czasu mi nic nie wychodzi. Ej, a Furman jest pierwszy! W życiu bym cię nie zrzucił. To się stało, ja jestem upośledzonym graczem komputera. A, bo Furman oszukiwał, debil! Ej, to jest... Sam oszukiwał, debil! A co to? Trwa, jestem żałosny. Ej, za tym, wiecie? Idę się zabić. No weź! Ej, mam stacja radiowa, stacja wyłączone, a co chwilę muzyka mi gra. I muszę co chwilę kupić. Bo papież tańczy. Co? Słucham? No muzyka gra. Wycisz sobie w opcjach tak jak ja w tym momencie. Ale mam wyciszone, nie rozumiesz tego? Czego nie rozumiesz? Radio wyłączone. A nadal gra. W opcjach jest takie... Dobra, jest no ale chodzi mi właśnie w opcjach. W ogóle, panie i panowie, widzowie, a to kochani. Może Spotify masz włączone? Ej, nie, albo radę nie włączyłeś. Nie, pewnie, ty możesz własne pliki wgrywać. Ej, jak ja mam tutaj wykręcić w dupę psa? Jezus, co? Dobra, bo w ogóle dzisiaj podjęliśmy decyzję po znowu kilku miesiącach. Chyba jeszcze raz. Dobra. Że wszyscy nagrywamy odcinki. Że wszyscy dla wszystkich, a nie takie podzielone jak były kiedyś. I jestem bardzo ciekaw, co wy o tym myślicie, widzowie. Czy woleliście tak jak było, czy tak jak jest teraz? Że znowu będzie częściej GTA. Co to tam dźwięk? Tak wibruje? Ja jeszcze komuś telefon dzwoni. Jezu, Furman, debilu, przestań oszukiwać. To byłem ja i próbowałem jechać. Alternatywne drogi robię. Tak. O, złapałem was. Jesteśmy już razem. Jesteśmy poker. No co ty oszukujesz? Ty... Albym cię zbanował. Przeskoczył, tak? Jak byś go zbanował? Tak po prostu. Tak o, z buta! Ej, ta gra jest ciężka. No Furman, oszuście! No co oszuście? No, GTA waży 60 giga. Co by nie mówić. No debilu! No co debilu? No kurde! Jedź ty szmato! Nie dolecę! Dolecę! Nie dolecę! Dolecę! No, ej, Plotter ma pauzę, o co ja chodzi? Wyłączam radio, bo mnie cały czas gra muzyka. Wybuchło tu coś! Ej, bo ty jedziesz, Plotter spadł. No wiem, że jadę, ale muszę wyłączyć to w gówno. No cały czas mi gra muzyka, nawet jak umarłem. Ej, to jest najcięższa mapka z tanty samochodami na świecie. A to kiedy będzie ten motor? Nawet szkoła tego by tego nie przeszła, gościu. Gościu, bez przesady. No ale ja mam certyfikat od szkoły, no to pewnie dlatego jestem pierwszy. Co jest? Czemu wtedy się nie da wjechać? Certyfikowany. Da się, cofnij i wjedź. Szybkę? Co tu? A tu jest. Jazda! Co ty zrobiłeś, Gostek? No Furman się w ten sposób udało. O, a wracając do tego byczka Fernando, to w tej bajce był taki byczek, co nazywa się Kostek, wiecie? Jak? Kostek. Wesoły Kostek? Tak. Tylko że on był takim byczkiem, tylko był chudy po prostu. Napiszcie, kto oglądał byczka Fernando, dam wam serduszko. Utkłem, pomóż. Siema. Utkłem. Nie pomogę ci, bo się nie lubimy. O ty k***a, tak? Ja już zapomniałem, jak bardzo nienawidzę tej gry. Ile będzie wronowania w tym odcinku. Weź
O, chyba jakieś stado przeleciało, co? Jak się furman na tym przejeżdża? Ojejku, co tu się dzieje? O Jezu, aż mi dupą zarzucił. Tak, patrz. Jazda! Bo inaczej nie da nasz rady. Ale to trzeba też tak zjeść mordę? Dobra. Plus jazda! Plus 5 do speeda masz. Ej, nie mogę tutaj jeździć. Dzięki, ziomek, to dzięki tobie. Ej, pomóż mi, furman. Tu się jeździ po rampach, panowie. Albo już nie, już nie. Nie jeźdź tu, gdzie ja. No jak się tu mam wjechać? To jest nierealne. No ale tutaj nie ma innej opcji. To jest... jest inna opcja. Można wyłączyć radio, nie prawda? Cały czas gra. Cały czas mi gra. No tego się nie da zrobić. A w kurczaki, to nie tędy droga. Mam zmniejszoną głośność. Mam wyłączone w ogóle. O, właśnie się włączyło, samo z siebie. Spotify, gościu. Nie mam Spotify, no bo to jest takie... GTA-owe radio. To ja nawet słyszę, jak ty tam przejeżdżasz i takie radio gra. Ja słyszę, no Tina Turner leci. Dobra. Nie, wiadomo, że Los Santos Rock Radio leci właśnie. Dobra, bo ja tutaj utkłem na pół godziny już, panowie i panowie. Doleciałem. Wziąłem głośność, wyłączyłem jakby i nie ma radia, a jest włączone. Wow! O, dobra, teraz Manojku na spokojnie. Jak się tędy przejeżdża? Ej, ale mam... To głupia mapa. Manojku, zrobisz to, proszę. Jak ty tam wjechałeś? Jezus, dajcie mi 5 zł za to. Co, a co tutaj? Nie, bo ty musisz... Nie wiem. A tu po niewidzialnych kontenerach się jeździ, Jezus. Tędy? Ej, co jest, halo, jakiś lagi. Oj, chyba nie tędy. Panowie, jak tu się jeździ po niewidzialnych kontenerach. Gdzie się wjeżdża, gdzie? No tutaj. Ale ja nie wiem, czy to jest tutaj. A, i to wybucha, uważajcie. To trzeba było wskoczyć na tą rampę? Jezus, no nie wiedziałeś? Nie. O, zaraz. Tędy trzeba przejechać. Który macie punkt kontrolny? O, tędy. 13 mam. Ja mam 4. A ty, furman? Ja 12, za tobą jestem zaraz. No kurde, ja byłem jeszcze daleko przed tobą, wiesz? Wiem. Aha, to miało taką prostą drogę. Tutaj jestem niedopany. Nie! Jak nic. Nie. Aha. O, jestem za wami, chłopaki! Ale te rampy są... To to wybucha, jak się wystraszyłem! Słyszałem. F1! Takiego kleksa. Ach, ktoś puścił. Nie da się. Opa. Opa. Dobra, no i ty teraz... jakieś śmieszne rampy. Tak, o, patrzcie, 360 i zrobione. Tylko chyba teraz stąd nie wyjadę. No nie! Jest! Złapałem nie. się z zębami! Kurczę. Teczki. O, jadłeś. Dawaj! Jak ja nienawidzę tej gry, masz taką przewagę i na jednej mapce spadasz. Apa. Ale te rampy były ciężkie, co? Bo ja nie mogłem ich przejechać. Za pierwszym razem je zrobiłem. O ty kurde. A to jest niewidzialność taka. Jak się zsunął, no! Jedź, autek, jedź. Nie da się tego przejść. Głupi wyścig. No Mati! Gdzie jest checkpoint? No nie ma tutaj checkpointu niestety. Cofnąć. Trzeba wskoczyć tam na te takie, na tą taką rampę. No furman, ty idioto walony. Ty jak se wykrukał w locie. To... O! Nie! To wpadłeś do śmietnika jakiegoś, gościu. Czyli tam gdzie moje miejsce, gościu. Do domciu wjechał. O, do domciu. Odwiedził rodziców. Ale proszę się nie tutaj nie łączyć w pary! No, tutaj się nie łączy! Nie miało znaczenia, że ja tam jestem. Ale mnie to strasznie stresowało. Jezus, czy to... Czemu na pierwszą mapkę po tak długiej przerwie wybraliśmy taką mapkę? Jak my przenikliwi jesteśmy. Chuj złoty by mnie strzelił. No w debilu! No to debilu, no tak, to moja wina, no. Bo mnie te kółeczka tam pociągły. Pociąg to... Proszę nie uderzać, proszę, proszę zachować... Nie uderzać. Proszę zachować odstęp. Właśnie szkoda. Latar, gdzie jesteś? Pewnie nas zaraz piąty zgadza. Checkpoint. O, a jaki to jest piąty? No to tam, gdzie był szóstym. Ten znak stop. Dobra. To właśnie przejechałem ten znak no stop. No proszę, ty walona gro komputerowa. Jestem mad, like Mads Nicholson. A kto to jest Matt Nicholson? Nie wiem, czy on tak się nazywa. Nie, to jest ten, co w Nickelbacku gra. No gdzie on tam wskoczył, furmian? No nie, obrzaju, że pod spodem jest platforma, w której można wjechać. Oszukał. No pa. Cofaj ma. Nie zjeść, nie zrób teraz tego. Dobra, uff. No, i co teraz? Nie... Co?!
Matiak próbuje tam oszukać. Ale to nie tędy droga, Mateuszku, nie tędy droga. Myślisz, że oni się nie spodziewali. Weź szybko tam zrzucaj tego Adriana, bo on jest blisko. Ja już mam checkpoint, ale no dobra, ja miałem dużą przewagę nad wami, goście, to zasługuję na to. Nie zasługujesz. Siódmy checkpoint, ładnie. No mówiłem, dogoni nas Gostek. Ej, bo zmiany mam już teraz na motor chyba. Mati! Jestem tu. Zdrałeś mnie. Nie, jestem nie. Tu. Simba, ta, teraz już jestem motorem. Jak dobra, tutaj dalej? Jestem stantów. No help, no nie. Ale nie wiem, czy to jest dobry motor na stanty, Jezu, panowie. A wy wiecie, czy to jest dobry motor na stanty? Tak, dobry jest. Ale tu się fajnie po takich miasteczkach jeździ jakiś. Jakich miasteczkach? O Boże, zaliczyłem ten checkpoint. Już zmiana na samochód? O to mój Boże, bałem się może strasznie. Może tylko na chwilę. Tak, tylko na chwilę był. Po śmietniku, nie. Rozumiem. Dawaj. Dawaj. Gdzie ten skok? Tutaj miałem skoczyć? Jurek! Jurek! Owsiak? O nie, nie. Ciasteczka owsiane. Czy owsik? W ogóle ja ostatnio, moja tutaj teściowa... O, gdzie ja jestem pod mapą, ty? Ej, stary, co zrobiłeś po tym motorze? Co, gdzie jedziesz dalej? Nie wiem. No mów. Jaki? No jak, no, gdzie jadę? No tam, gdzie prowadzą punkty. No, no dzięki, ziomek. No tam są przecież strzałki na całej mapie, gościu. Mano, bo zaczęli coś mówić. No i moja teściowa kupiła takie ciasteczka korzenne i jakie to było dobre! Ale zjadłem chyba z 10 kg naraz i tam każde ciasteczko miało 50 kalorii. A jedno ciasteczko ważyło 1 gram. No to obliczcie sobie teraz dwa, te... Zamyśliłem się. Za to zadanie będą 4 punkty. Ej, to już koniec jest, czemu? A no dobra, to 12 minut mi zajęło. To teraz. Tam pod mapką jesteś już? Nie wiem. Aha, tak. Ta mapa jest ciekawa bardzo. No to musisz tam zeskoczyć na checkpoint, obok jest. To jest w dupala. Dupala jest. O nie, tu są beczki z olejem. Ej, furman, jak to przejść, bo właśnie dojechałem do tego twojego. Rampy? A, no. No musisz tu jechać i... no jeździ sobie. O Jezus. Albo później Jezu, jak dobrze wygrać ten pierwszy wyścig tego dnia. Gratulacje, Adrian. Dziękuję, dziękuję wam też. Jestem dumny z cyby. Dobra, na dzisiaj to już było tyle w dzisiejszym odcinku z GTA. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Ja bawiłem się prześwietnie. Jak sami widzieliście, tutaj kruki były robione. Pamiętajcie się o moim fanpage'u, gdzie raz w miesiącu taka oto karta Google Play jest do wygrania. Wbijcie, stawcie lajka i czekajcie na post konkursowy. Przypominam też o G2, gdzie jest kodem Mano 3% zwrotu na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też mam mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. Na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.